Jesteś upaćkana jakoś, Bazio, mi ci umyć. Już idę. Całe lody tylko dla mnie. Ups. John, specjalnie kazałeś mi iść, prawda? Teraz wisisz mi nowe lody. Nie wierzę, że dałem się na to nabrać. No to mnie masz. Patrz, co znalazłem. Foremkę do lodów w kształcie łapek. Co powiesz na mrożone smakołyki? Hej, znowu próbujesz mnie oszukać? Tym razem ci się nie uda. Nie. Mówię serio, zróbmy zdrową przekąskę. To nawet nie brzmi smacznie. Równie dobrze możesz ją zrobić z kaktusa. A może masz rację. Tak czy inaczej, to będą bardzo pyszne, pożywne lody. Czym ty we mnie rzucasz? To wskazówka, jak używać słodyczy. Bez nich nie da się zrobić lodów. Dobra, czekaj, gdzie jest nóż? Możemy to zrobić bez noża, patrz. Okej. Ogarniemy to w mgnieniu oka. O, proszę, no dalej. Ten gadżet nie działa. Sami, to zbyt mały sprzęt dla szefa kuchni. Pokażę ci, jak to się robi. Patrz na to. Przed państwem guru gotowania. Aha, nie zapomnij o arbuzie. Jasne. A teraz pokażę ci najlepszą sztuczkę. Yeah. Hej, John, wszystko w porządku? Nie wygląda to dobrze. No dobra, tylko spokojnie. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Wracam do gry. Jesteś przytomny. Dobra, moja ostatnia szansa. Cios kamikadze. Udało mi się? Bingo! Nareszcie! Zróbmy te twoje fajne lody! Pachnie wybornie! Ciekawe, jak smakuje! Wypluj to z powrotem do blendera, ale już! Nie było mnie tylko chwilę! I nie pakuj kolejnego kawałka do buzi! Gdzie twoja cierpliwość? Obserwuję cię! Tak jest! Wyciśnij go do ostatniej kropli! Misja zakończona! Dodajmy czekoladę do nadzienia. I to dużo. Sami, czekolada to nie zabawka dla dzieci. Znowu te twoje żarty. John, daruj sobie. Ej, mówię poważnie, ale awokado będzie w sam raz. Hop, patrz na to. Jeszcze chwilę i zaraz będzie gotowe. Pozwól, że przyspieszę ten blender. No dalej. A ja mogę odpocząć, super. To trwa zbyt długo. No weź, jestem już zmęczony jedzeniem samej skórki. Co? Ludzie są tak nieodpowiedzialni. Przepraszam, mamy to. To przypomina bardziej owsiankę z dyni. I nie wygląda apetycznie. Tak czy inaczej, musimy dokończyć naszą misję. Przeleję miksturę do naszej foremki. Tak, dzisiejsze arbuzy to już nie to samo. A co to? Zobaczmy. Hej, może zrobimy jakieś egzotyczne lody? Kurze twarz, co to jest? Glupek? Masz nowego pomocnika, Drajca? No weź. A to co? To brokuł. Brzmi jak coś zdrowego. Dodaj go do przepisu. Ma mnóstwo witamin i minerałów. Dobra, a co to jest? Przyszło pocztą. A, prezent z Tybidabo. Co jest napisane na opakowaniu? Dynia, użyjmy jej do naszych lodów. 100 tysięcy pomidorów. Ludzie postradali zmysły. A propos pomidorów, my też je mamy. Garść wystarczy. A teraz rozpakujmy to. Protestuję. Nie bądź burakiem, głowa do góry. Świetnie, teraz jestem w jakimś witaminowym spa. Dobra, wyjąłem już prawie całą dynię. Wygląda pysznie. Wow. John, jak mogłeś? Wszędzie rozsypałeś dynię. Nic nie szkodzi, i tak wszystko zjemy. Nie wygląda to dobrze. A co, jeśli to zmiksujemy? Tak, pozwól mi włączyć blender, proszę. Przycisk? Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie? Pokażę ci. Hop. Przestaję. To łaskoczę. Pozwól, że zrobię ci masaż. Kompletnie ci odbiło. Wariat. Myślę, że będę robił podobał się masaż. Hej, czerwone lody? Kiedy zmieniły kolor? Podziękuj tajnej agentce papryce, Sabi. Pachnie wybornie. Możemy zalać kolejne dwie łapki w naszej foremce. Teraz
robimy słodkie lody, to jest to dla nich miejsce. Ten odcinek jest o zdrowych przekąskach. Co? Nie, jak to? Zdrowe! Czekolada też jest zdrowa. Znam się na tym lepiej niż ty. Ale z ciebie głupek. O, chcę, żeby było zdrowo, ale co ze słodkim smakiem? Hej, chodź tutaj. Nie wstydź się. Potrzebny mi nowy przepis. Sprawdźmy, co jest w lodówce. I pusto, tragedia. Trzeba było nie kpić z moich czekoladek. W domu nie ma jedzenia. Co teraz? Sami, dlaczego to przyniosłeś? Mam pomysł. To się nazywa zemsta. Powstaną z niego najpyszniejsze lody. Totalny odjazd. Postaram się wyskrobać cały miąższ. To naprawdę jest glut, a nie kaktus. Wygląda jak domowej roboty slime. Nazwiemy cię Freddy i będziesz sobowtórem sama. Znowu sobie stroisz ze mnie żarty? Cóż, będę... Nie, zamieniam się w glutka. Czekaj, przecież ja jestem glutkiem. Sami, jesteś niezastąpiony. Zróbmy lody z tej roślinki. Zaczynamy eksperyment. Lody pomidorowe mogą być, ale to... okropieństwo. Ta roślina to aloes. Ma on mnóstwo dobroczynnych właściwości. Można go nawet używać zamiast kremu do rąk. W ten sposób, widzisz, to całkiem przyjemne uczucie. Glut zawsze pozostanie glutem. Fuj, nie, nie będę tego jadł. Zobaczmy, jesteśmy już na becie. Aloes nie ma kolców, choć ludzie często mylą go z kaktusem. Patrzyj oczy skórką. Może zobaczysz, że lody czekoladowe byłyby lepsze. Naprawdę? Zobaczymy. Zobacz, jak te aloesowe smarki się mieszają. Wyłącz to już. Ciekawe, jak to pachnie. Nie ma dramatu. Przypomina trochę lemoniadę lub jakiś orzeźwiający koktajl. Pozwólże. Nie pachnie to dobrze. Na pewno nie skwaśniało? Zrobiliśmy wszystko zgodnie z przepisem. Dajmy temu szansę. 5, 6. Hej, a czekoladowy? Gdzie jest na nie miejsce? Czekolada to przeszłość. Eksperymenty to przyszłość. Ty i ja, z nami koniec. No dobra, wrzucamy nasze lody do zamrażarki. Słodkość i słodkość i słodkość. Wszystko dla mnie. Jupi, jupi. Sałatko włoska, jestem taki zmęczony. No dobra, gotowe. Już? Nie chcę już twoich lodów. Jesteś pewien? Chodź tu, to twoja ostatnia szansa. Dobra, namówiłeś mnie. I to mam być niby takie dobre, tak? Cóż, jeszcze nie spróbowałem, czekałem na ciebie. A to nasza pierwsza mrożona łapka. Próbuj pierwszy. No i jak smakuje? Te z awokado są dość nietypowe. Chcesz spróbować? Daj mi trochę awokado. Nie bądź chciwy. Ale lipa. Chyba dodaliśmy za dużo soli. Dobrze, że sami tego nie widział. Dobra, próbujemy dalej. Pomidorowa łapka. Zobacz, jaka ładna. O, przypomina mi lody z filmu Zwierzogród. Jak dobre? Opowiadaj. Podsumowując, nie jest źle, ale nie polecam próbować nikomu, nigdy. Naprawdę? To co? Wychodzi na to, że najlepsze lody to te ze smaków. Myślę, że aloes nas nie zawiedzie. Zobacz, nawet wygląda jak lód. Nikt się nie domyśli, że są z aloesu. Możemy wysłać je na bankiet Elsy i Janny, co ty na to? W porządku, namówiłeś mnie. Wygląda dobrze. Daj spróbować. Smakuje jak woda. Teraz już wiemy, z czego nie powinno się robić lodów. Dobra, wcinaj sobie swoje lody. Mi tam jest dobrze z moimi cukierkami. Chcesz trochę ochłodać? I mam dla ciebie prezent, proszę. Prawdziwe lody? Dawaj! To zupełnie inny wymiar. Chodź do mnie, kochanieńki. Moje słodkie maleństwo. Sami, dokończysz pomidorki? Lepiej pójdę się pochwalić. Cóż, sam zrobiłem te lody. Do zobaczenia, kochani.